kocyk jest, wszystko jest. Dobra, to jeśli albo wyszaliście, bo ja mam czas do 20, a to ja, potem to się chyba zimno zrobi. No chyba tak. Albo i muszę na plażę, ale to trudno. No, zadać kilka pytań. Dobrze, jasne. Oczywiście. Co panie tu sprowadza? Chciałabym opowiedzieć krajobrazy nadwiślańskie. I lasy łęgowe. Moje drogie, co wy opowiadacie? Przecież tutaj rosną lasy tropikalne. Zobaczcie, tutaj ciągle jest pora deszczowa. No, no tak, tak. No tak. Lasy to znakomite miejsce także dla ptaków. Oczywiście. Ja wiem, o tym naturalnie, tak. Mamy tu wspaniałe miejsce do rozmnażania się, budowania gniazd i polowania. A poza tym są takie piękne. Chcemy poznać ich zwyczaje i sfilmować je. Ja tu mam kamerę. No właśnie. Świetny sprzęt. No. No. Pięknie. To raj dla ptaków, lecz także dla wędkarzy. Oczywiście, wiem o tym bardzo dobrze. Jak mogłybyśmy nie wiedzieć, jak przyjechałyśmy tu łowić wieloryby? Oj, nas tutaj wyszło. Chyba się pomyliłaś. Jak? Wieloryby? Chyba miała pani na myśli płotki, ewentualnie szczupaki. No przecież mam wędkę w mojej łodzi podwodnej. Nie ma łodzi podwodnej! Nie mamy? Nie! Nad Wisłą, jeśli jest ładna pogoda, można się także poopalać. Wiemy, leżaki. Ja nawet się przygotowałam. Poczekajcie, pobiegnę po to. Chodź! Szkoda tylko, że nie wypaliła pogoda. Mamy tu śniadaniówkę, jedzenie, kostium, arafatkę, jakby nie było zimno, to na twarz, dwie bluzy, wandamkę, chusteczki, jedzenie, picie, książki i to tyle chyba. O, leżaki! Spokojnie, panie, po co się tak spieszy? Leżaki nie uciekną. Wywiad też. No bo jest fajnie. A to się jeszcze okaże. Czy wywiad musi być komfortowo. Właśnie. No właśnie. Rozumiem. Ale fajnie. Ale super. Mięciutkie. Można by tak pójść spać. O czym to pani mówiła? Szkoda, że słońce zabrakło akurat, kiedy panie znalazły leżaki. No właśnie, proszę nie zasypiać. A tak mi to było wygodnie. No niestety. No, widzę, że pani pełną parą się nastawiła, ale niestety pogoda nie dopisała. Tak, mam jeszcze ze sobą łóżko słoneczne, ale chyba go nie będę używać. To jest wygodniejsze i to o wiele. I drewniane. Bo widzi pan. U nas na Grenlandii, to same lodowce, ale tylko z dopłatki z tym wyjazdem. Aha, rozumiem. Dziękuję za wywiad. Dziękujemy. Na 318 programu Wiślanej Szkoły mówiła Sonia Młynarczyk.
Dziewczyny, może poszukamy jakiegoś fajnego miejsca na Wisłę? Dobra! Chodźmy! Dziennikarka Sonia Młynarczyk. Szalona turystka Magda Matławska. Turystka numer 2 Julia Wawrzyniak. Turystka numer 3 Kamila Szymańska. Turystka numer 4 Marysia Bakalarska. Turystka numer 5 Maja Szczepińska. Operator kamery Mikołaj Łapacz.